Halo, halo, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś i witam was bardzo serdecznie w Farming Simulator 2017, bo gdzie będzie dzisiaj ze mną Rączuś. Dzień dobry, cześć, cześć. Tak. Rączek chyba coś w tym momencie akurat pił, ogólnie... Akurat nawilżałem tutaj sobie moje usta Łączyłaś udanie tłusta? Pysznym sokiem o smaku żurawiny, prosto z lodóweczki i akurat nie mogłem się wysłowić. Ogólnie Brączka już nie ma obok mnie, ja nie jestem już Brączka, wróciliśmy do domku, no i tak postanowiliśmy coś nagrać. Ogólnie to nie nowa żadna seria, lecz coś nowego, ponieważ znajdujemy się ogólnie na Bolusiowie V7.2, troszeczkę testujemy i ogólnie też jeśli chodzi o testy, testujemy dzisiaj sobie krukowiaka od Fałena, któremu bardzo dziękuję za udostępnienie go. Jak nie wiecie do czego ta maszyna służy, to wam zaraz pokażemy. Ogólnie jest to maszyna do zbierania, że tak powiem, ziemniaków z wykopanej kopaczki, którą już wcześniej FVM sobie wydał. Ogólnie pomoże nam w tym dzisiaj Ursusik z tą oto taką przyczepką i... Ten, ja też! I Brączek nam też pomoże, jajeczko też mamy, ale ogólnie ja też sobie spadam. Jak widzicie, siedzimy sobie w internationalu. Mogę sobie spokojnie go odpalić. Powiem wam, naprawdę zajebisty ciągnik i myślę, że nie na jednej serii się u mnie on pojawi. Muszę sobie tylko jakoś naprawdę bardzo fajny dobrać. To ja na pole. To możesz już, Brączek, przyjechać z przyczepą. Możesz też przywieźć krukowiaka jakoś, a ja już biorę się i kopiemy sobie właśnie ziemniaczki. Mówię tak, jak kiedyś już kopałem ziemniaki, to nie będę teraz całego odcinka z tego robił. Wezmę sobie po prostu chociaż ze dwa rządki, wykopię. Troszeczkę klatki mi dropią, ale to z racji tego, że usuwaliśmy sobie pewien folder, aby ten kombajn mógł chodzić, że tak powiem, do zbierania taśmociąg, może bardziej, bo to kombajnem nie można nazwać ten taśmociąg. I powiem wam, póki co, na razie to są testy beta. Kiedy VM to wyda, też powiedział, że nie wie, bo naprawdę są małe problemy z animacjami. Dlatego wszystkiego się dowiecie, jeżeli lajkujecie jego fanpage'a. No co tam? Daj mi na chwilę ten osobny konto, dobra? I pieniądze. Jo, dobra. Czekaj. Nie pytaj po co, tylko daj. Dobra, już szukam. Osobne konta włączone. Coś jeszcze chcesz? Kasę. Dobra, to pieniądze. A gdzie pieniądze się dodaje zaraz? Dobra, ile tysięcy chcesz? A masz 50. Obojętnie. Zapisz. Dobra, poszli szybcy i wściekli. A, będziemy musieli tutaj wrócić po te dwa rządeczki, które nam tutaj zostały. O, dobra, teraz wykopię. Troszeczkę czasami mi dziwnie łapie. Tu nie patrzcie na to, że nie wierzaj do zbyt głęboko do wody, ponieważ mówię, ta mapa jest jeszcze w trakcie testów i dużo rzeczy nie jest, bo usuwany była tak na szybkości zrobiona na live do Brączka, żebyśmy mieli na czym sobie pograć, jakąś serię tam dokładnie na live'a zrobić. Powiem wam naprawdę, bardzo fajnie nam się grało, troszeczkę się potestowali, sporo jest jeszcze do pracy przed nami, także niestety, ale jeszcze troszeczkę na mapę sobie poczekacie na pewno, jak dopiero skończę, bo właśnie ciągle pytacie, kiedy mapa będzie, wtedy, gdy obora będzie już skończona, czyli jak ja nagram o Bizona do Lekcjona jeszcze chociaż, nie wiem, 12 odcinków. Gdzie ty krzyków zmieniesz? W naszej przyczepie, żeśmy zapali kapcia, muszę jechać do sąsiada po drugą. No nie gadaj. No. Nie, ale co się stanie, opowiedz. No bo nie wiem, nie mogę wyciągnąć tej przyczepy z tego garażu. Aha. Ty tylko pamiętaj, żebyś kupił ją na tych balonach, nie? Balon. Na balon? Balon dwójka. Chyba a no czemu? Jakoś tak, no bo najładniej ona wygląda na nich. Dobra. I to kurde, bo wiecie co, chciałem, żeby fajnie to wyglądało i chciałem na odcinek cofnąć przyczepą do tego wywiady. No. A teraz mi się kurwa, ja do przodu koła się kręcą, nie mogę jechać. No to płacę ci te pieniądze za lat. I ogólnie kurczę, dzisiaj odłączyłem drugi monitor, to powiem wam naprawdę, troszeczkę wkurzony jestem od samego rana już, że tak powiem, bo od rana przyjechałem wczoraj, żeby sobie nagrać, wczoraj wszystko ładnie, pięknie. Ogólnie Brączka już raz nagrywaliśmy, niestety program mu nie nagrał, ale to dobrze, bo też troszeczkę mieliśmy, nie ogarnęliśmy tej maszyny naszej do zbierania. Tak, która to jest przyczepa? Dobra, ja ją kupię, wiesz, za sekundę, dobra. Weź ją, kupię, no. No, ją kupię ci. Bo to ogólnie jaka wystawa przyczep chyba jest na sklepie. No, tutaj jest wystawa ładna. Standardowy balon dwójka. Kurwa, fem. Nie, no nie wiem teraz, która to była. Wiem, żeby działała, nie? Bo to jest do... Wiem, że któraś jest do silosów. Dobra, kupię to i mam nadzieję, że to będzie ta. Zobacz, tak razy oko, czy to ona. No, to nie jest ta z drewnianymi burtami, ale ta jest też fajna. Tylko ona będzie chyba za wysoka. O kurwa, co to? Jak nie jest z drewnianymi burtami? A z czym jest? Jest z metalowymi burtami. Serio? No dobra, no trudno, bo ja już nie wiem naprawdę, które to jest które.
nie, ale ta powinna być git, ej. O, będzie git. Także naprawdę z tym odcinkiem wyszło tyle zamieszania, że głową mam, dlatego nie mieliśmy nic przez dwa dni, bo u Brączka sobie nagraliśmy, u Brączka niestety było dużo błędów, a później się jeszcze na sam koniec okazało, że odcinek w ogóle się nie nagrał, jest błąd, jeden duży błąd, nie wiemy czemu, prawdopodobnie coś się stało z programem do nagrywania. No mówię, dobra, to wrócę do domu, sobie nagram. Wczoraj nagraliśmy, bo nie było zbytnio czasu, ja sobie od nowa musiałem niestety wykopać te ziemniaki tutaj, bo nie miałem tak przygotowanego aż serwera. Wykopałem sobie te ziemniaki, wczoraj bez lagu ładnie, pięknie, dzisiaj kurwa odpalam program. Są takie kurewskie lagi, że nie mogłem nic kompletnie zrobić. Odłączyłem drugi monitor, nic to znowu niestety nie dało. Mówię, no to super, naprawdę bardzo fajnie, to już ty, o, już na polu zostanie. No tak, tak. Nic nie mogliśmy zrobić. Później nie mogliśmy do siebie wbić, także przez te dwie godziny, teraz od godziny praktycznie 8 rano do godziny 10, kurwa nic nie mogliśmy kompletnie mordy zrobić. Który strony jest wysyp? Co? Który strony jest wysyp? Z lewej czy z prawej? Ja mam po swojej prawej, czyli musimy jechać, ja od lewej strony będę twoje jechał. Dobra. Także dopiero pierwszy rządek teraz... od lewej, co? To co? Pierwszy rządek od lewej. Tak, najpierw. Pierwszy raz rządek od lewej polecimy, a później będziemy jeździć w drugą stronę, żebyś nie jeździł po ziemniakach, nie? No, dobra. Także powiem wam naprawdę, co żeśmy się namęczyli niemiłosiernie, no ale już ostatnia próba, naprawdę ostatnia próba, bo jak teraz się nie uda, to mówię, nie nagrywam. Czekaj. Tego. Poczekam ja sobie. Bo za blisko trochę podjechałem. Moment, bo mi się pozmieniło teraz, jak znowu wszystko na tym działa. Także na dniach już powinniście mieć, bo musiało pompować serię z Brączkiem na Polski. Wiesz, co ty robisz? No weź podjeźdź do, weź wjeźdź do przodu. No po co, przecież masz zbiornik kawałek. No kawałek zbiornik mam, no ale... Jedź, bo ja tam nie będę już wjeżdżał. To ogólnie jeszcze ona ma zbiorniczek, że tak powiem, mordy. O, dobra. Na ile jeździmy? Poczekaj, ja zaraz ten pomoc wrzucę. Myślę, że 5-6 na godzinę to jest takie 7 możemy. No 7 jeździliśmy cały czas wtedy, nie? 6-7 mam takie, o, 6 raczej. Mam takie wahania. I mówię, za ostatnim razem na całe szczęście nam się udało, że udało się Brączkowi wbić i na całe szczęście te któryś nie wbił. Mówię, tam jest, trzeba usunąć sobie jakiś z moich dokumentów folder, który tam generuje błędy podczas tego, gdy kupuje, gdy dodajemy go do gry. Tego drugowiaka, no ale to na razie mówię, to jest w czasie beta i dlatego tak trzeba to robić. Ale tak to normalnie, jak już będzie skończona, więc na razie nie pytajcie pana, bo właśnie o to mnie prosił, abyście nie zadawali głupich pytań, kiedy właśnie będzie drugowiak. Jak będzie skończony i będzie wszystko działało, to na pewno to dostaniecie. Także na razie mówię, to są mordy testy i trzeba być cierpliwym, tak samo jak i z mapami. A jeśli chodzi o Bolsiofa 2, to myślę, że powinniśmy niebawem zacząć, bo dzisiaj wysłałem rolnikowi mapę, aby podokańczał tam niektóre błędy, jakie są wrota, zwierzęta i myślę, że możemy się z Brączkiem zabierać powoli właśnie za polską serię, bo jak widzicie, fajnie te polskie maszyny będą wyglądać. To ostatnio szukaliśmy 60-tek, jakiś coś w tym stylu, niestety 60-tek bardzo mało, choć nie wiem, czy Brączek wczoraj widziałeś? Wczoraj fajna 60-tka, z której wyszła, czerwona. A nie widzę. Także jako tako to w miarkę wygląda, ta 60-teczka. To się ogarniemy. Także coś ogarniemy sobie, ale myślę, że ten zetorek, którym jeżdżę, na pewno u mnie się pojawi. Bo chciałbym, żeby taki zetor był. Gdzie nie, jak? Może 30? Co? Tu teraz na środku gdzieś. O, jak ten jedziemy. O, jadź, czy prędzej jadź? Hmm? Ale teraz wreszcie nam się buguje. Troszkę się też cieszę, że tamten odcinek nie doszedł do skutku, bo uwierzcie, że przez pół odcinka żeśmy wozili jakąś dupę przyczepą, że co chwilę nam się zapykało i nie mogłem sypać. O, widzieliście przez chwilę błąd tej tekstury, co zrobił nam. Serio? Ja nie widziałem, który zrobił się czarny przez sekundkę, ale to oby tylko tak jednorazowo. I ta przyczepa co jakiś czas musieliśmy wstawać, ten zbiornik się mi napełnił w tej maszynie i musieliśmy go wysypać. Także mówię, kurczę, trochę przypał. Warzątki na nas bierzesz, nie? To co? Warzątki na nas bierzesz. No właśnie teraz warzątki mi tak, no na całe szczęście mogę tak troszeczkę nierealnie, no ale jak sobie zbieramy ten rządek, to już będziemy mogli mordy tak, to wiecie co robić. Będziemy mogli sobie wcisnąć. O, i te ziemniaczki nam przelatują. Także jest... Kurde, ta przyczepa trochę większa chyba. Jest, trochę większa, bo już sobie ciężko radzi. Ogólnie była tamta inna też przyczepa. Też podobnie z tego paku, co my mieliśmy właśnie na naszej serii od dwóch takich. No i później na połowie odcinka, żeśmy na oryginalu zmienili i wtedy dopiero zaczęła się prawdziwa jazda i naprawdę fajnie się wtedy grało, no ale mówię, też troszkę dziwnie to wyglądało. A tak to teraz będziemy mieli pełny odcinek. Ty Brączek będziesz tam cofał? Będziesz próbował cofać? No, mogę cofać. Ciekawe, czy ona ma ten mały, wiesz, spust, czy nie? Nie ma.
No gdzieś ziemniaki mają puste? Nie, no... No tak, faktycznie. Dobra, będziesz to trochę, wiesz co, jechał. Ja muszę sobie tutaj... No może zasypał mnie do kabiny. Bo powinien tak kawałek przejechać. Zebrać to i Bączkowi to zaraz sypiemy, bo takie niestety... Gdzie jechać? Nie, zawrócimy mordo tu. Ja już sobie teraz zawracam. Czekaj. Zawrócimy sobie na spokojnie. Poweź się za ten teren, za ten już zegarnik. Tak, pojedziemy już dokładnie. Takie pole wybrałem niestety, ale mówię, tu będzie blisko dowożenia, jest w miarę długie, fajne, także spoczko powinno być. Jest jakiś gorszy przejazd, czy to, że to są takie kubki tutaj? Wiesz co, zależy jak, raz mi łapało trzy rządki, raz mi łapało mordo dwa, także no naprawdę dziwnie to wszystko łapało. No teoretycznie to jest dwóch rządów tutaj, nie? No, a tak to ogólnie praktycznie po dwa rządki zdarzały się, nie? Tutaj akurat tym, co jadę, to były dwa, a tym obok były trzy, nie? I zobacz, jest różnica, jak to w kubce wygląda, nie? Pewnie też, jeżeli pole by było po zaoraniu, to tym wszystkim też by więcej te ziemniaki sypnęły, no ale bywa. Powiem wam, że naprawdę bardzo fajna sprawa jest to zbieranie, bo no u nas takich rzeczy się nie widuje. Jak powiem, widziałem taką maszynę raz w realu, ale w zupełnie w innej osłonie, że tak powiem, bo nie zbierali ziemniaków, tylko zbierali sobie cebulę, z tego co pamiętam. Jakieś nasze na pewno okopowe rzeczy, jakieś warzywka i w ogóle. Wiem, że się takim czymś na pewno zbiera, a u nas najczęściej ziemniaki to albo kopaczką później idzie ręcznie, albo już ktoś, jak wtedy ma więcej, to po prostu ma antę, boltu albo jakiś inny kombaj do ziemniaków, no bo takie coś są naprawdę, nie wiem jaki to, troszkę więcej roboty na pewno jest, bo dwa razy jeździć, to jednak tego wszystkiego troszeczkę z czasem wchodzi. No ja tak wszak łatwiej niż bez ręcznie zbieranie. No, na pewno. Ale powiem wam, naprawdę bardzo fajny dodatek, że tak powiem, do farminga. Naprawdę tutaj pałem myśli, łapka w górę, fanpage 2. Dawaj do lewej całkiem pole teraz. A tam na ten ostatni, do lewej, no. Także powiem wam, że naprawdę pałem myśli i tu z tą kopaczką już był fenomen, a powiem wam, że jeszcze teraz z tym do zbierania to już naprawdę zaszalał. I fajnie, że ktoś taki jest i ciągle coś nowego próbuję tworzyć, także naprawdę macie link do niego, do fanpage'a, wbijcie, zostawcie chłopakowi lajka, kto jeszcze nie zostawił. Ogólnie też dziękuję Ronikowi 410, który naprawdę tutaj nam dużo pomógł, bo też na live'a przyszykował nam tą mapę w ciągu praktycznie 2 godzin, gdy była nam potrzebna. Ile masz procent? Duwe. Dobra, to jeźdźcie się. Ja sobie... Jezus, patrz, rzucił mu dwójkę, jak stanął i gotówką. Patrz, jak pójdzie. Bandyki nie mam. Co? Bandyki nie mam, żeby zaciągnąć. Ale ciężko idzie. No i mówię, Rolling naprawdę nam tutaj bardzo fajnie to ogarnął wszystko. I też mi pomógł to rozkminić trochę ten kombaj, bo naprawdę gdyby nie ten folder i to pewnie bym się wkurzył i bym już tego dawno nie nagrywał. Jestem ciekawy, czy ona w ogóle tam wejdzie, Krzysiek, nie? W te wrota. Chyba? No. To? Jestem ciekawy, czy ona w te wrota w ogóle wejdzie. Wejdzie. Jak nie, to do garażu będziemy sypać. O. Ale tam poszedł pięknie. Boże, case'a nie zgasił. Cicho. No, chłodnica tam chodzi. No, ale pszczół w tym roku. Na rzepaki trzeba wystawić. Dobra, uwaga, broń się cofa. O kurwa. Mogę się złamać. O, będziesz miał kurna ciężko, Mariusz. Czemu? Nie wiem. Ty jesteś dobry w cofaniu. Andrzeja? Kurwa, dyszę, zaczekaj, bo dyszę połamy. Może jeszcze całe inne wrota otworzę. Czekajcie. O! Patrz. O, pierdolone, jak ładnie cofa. Dobra, otworzymy sobie wrotka. No kierownicy mi zapocofał, ale nie chcę im się podłączać. Czemu otworzyłeś tamte? Bo musiałem wejść, zobaczyć. Teraz będziesz miał idealnie, mordo. Byłem, dlatego cofa. Ej, ale ona w ogóle kipnie, kurwa? Nie no, może jak wjedziesz całą, to kipnie. Co ma nie kipnąć? Mówi tam, ile mam jeszcze. No tu możesz spokojnie jechać i dobra, możesz spokojnie dawać. Musisz całą nią wjechać raczej. Tak, bo nie. Jeszcze? Dobra, teraz możesz kipować. Tylko do tyłu, nie? Czekaj. Dobrze. Kurwa, to aha! Będę. Co? No to zajebiście, tylko na lewo mi na prawą kipuje. O nie! Dobra, ty to wiesz co? Czekaj, dobra, kipnij na prawo, to się kipnij, dobra, ja i tak spadam już.
Boże, z tym łem się zgubiłem. Ale najebi te ziemniaki, będą na 2 miesiące sadzoniaków do jedzenia. Ale młode ziemniaczki takie dobre. Kurde. Dobra, ja se spadam już do Zetura. No powiem wam, że naprawdę maszynki Kodak, no tutaj nie ogarnię tą halę mam, ale to już z rolnikiem sobie na spokój na pewno to wszystko ogarniemy, jak mapa będzie miała być pod wydanie i tym bardziej teraz pod serię, bo dwie serie się szykują, od Bizona do Lexiona. Ja pierdolę. Od i po sąsiedzku. Także będzie się działo. Co, nie możesz wyjechać, czy co? Nie mogę teraz wyjechać, bo ziemniaków tyle najebało, że przyczepa się nie mieści w wyjazdku. No żartujesz, weź to rozbij jakoś. Jak co ja mam z tym zrobić, kurwa? Nie wiem, ja nie pomogę. Kurde, powiem wam, fajnie wyglądają tutaj te... Ten łańcuch cały, tak powiem. Ten taśmociąg. Dobra, no mi... wygląda. Niby taka prosta maszyna, a... Naprawdę mega pomocna. Jestem ciekawy tego. Kurwa! To tutaj koło. Dobra, zrobię to inaczej. Wyjadziesz czy nie wyjadziesz dzisiaj? Tak, weź tam ten wyjazdek. Tam ten wyjazdek już otworzony. Czekajcie, tam ten. W ogóle... Tu jest... Jest otwieranie. Czekajcie. Peka w sumie. Czekaj, próbuję ją wyciągnąć stąd. A ja na razie to będzie... Czyli za dużo skryptu to... To mordy nie ma. Ej, dasz radę diesel popchnąć? Nie wiem, ja biegnę zobaczyć. Boże, ratowanie przyczepy. O Boże, jak tu daje w tej shopie! Którą? To. O nie. Czekaj. Boże, przyklaszczy u mnie. Bo. Jestem spierdalam, ja chcę nie widzieć tego. Cicho! Wyjedziesz? Wyciągnę chyba ją, no. Czekaj, bo musi ją trochę nasunąć. Nie mam pytań. Dobra, wysup z otorku posi... O, ale nie no, z liczkami teraz otwartymi bardzo fajnie wygląda. A żebym... Jest, dobra! Szykuj, właśnie na już jadę. Ja jestem rozpędzony już. Mam tutaj włączone, wszystko jest. Bardzo kurwa. No ja to jest tutaj... Ja to jestem po prostu za... Kurwa, no co jest? Nie mogę wyjechać teraz stąd nawet. No weź jadź, krzyku prędzy. Czym prędzy już jadę? Dobra. Ogarnięte, fałszywy alarm, po prostu ziemniaki, które napierdali o tym roku, że teraz cały zwiat zasypały. Aż nie mamy gdzie sypać już. Przyczepę podniosłem jak na lewarku. Ja teraz nie mam pytań, gdzie my będziemy sypać dalej, nie? Uj, będziemy sypać na kupę na polu. W końce. Już locha nam do końca nosi. Nawet gniazdo. Ej, prosiakom to by zrobił, poczekaj, jak to się nazywało zawsze? W parniku, o, w parniku się grzało wodę, ziemniaki i świniom się dawało. Och, to niezły parnik. No, przyczepa to konkret locha, ci powiem. Ale fajnie, Boże, żeś mi załapał i mi ten sypał na ziemię. Zbiruj. Ja za. Ogień, poszedł na torki. Ogólnie powiem wam fajnie, no weekendik się udał wyskoczyć do Brączka. Bo pojechałem. Szkoda, że tak szybko pojechał. Szkoda, że tak szybko, no ale fajnie, bo udało nam się te 2-4 zrobić. To jest też najważniejszą sprawą właśnie. Bo tu ci się odespać. No powiem ci, że ja próbowałem i znowu rano wstanę, ja pierdolę, nie? I cały czas czuję, że nie jestem jeszcze wyspany tak, jak powinienem być. A nie wiem, kiedy będzie taki dzień, bo codziennie jeszcze do pracy. Teraz zaraz poczniwa, jeszcze chcę to podwórko, powoli się będę to podwórko. I nagrywać, tak? To naprawdę nie wiem, kiedy się wyśpię, bo jakbym miał spać do 10, to później taki ból, bo kurde, praktycznie nie zdążę zrobić na kopie i do roboty przejechać. Wrócę już wieczór, tu tak samo mało co się zrobi. I takie tam, dlatego też naprawdę ciężko w ostatnim czasie coś zrobić. Ale ogólnie powiem ci, nigdy więcej już autobusem na pełno do Brączka, to jest rzecz pewna, ponieważ no, za 200 niecałe obróciłem w jedną i drugą i z autostradami się wyrobiłem, bo teraz spalanie jeszcze miałem mniejsze, bo 6,5 miałem spalanie, także naprawdę super. I gdyby nie to, że stawaliśmy w maku, że 2 razy mnie tiry gdzieś przygotowało po tych lasach tam, zanim do autostrady dojechać, no właśnie najgorszy jest ten mankament, żeby kurwa w Kościerzynie, to chyba staliśmy z 20 minut na tym rondzie. Tam jest zawsze takie pory. No, także naprawdę z tym była masakra, póki nie zrobiłem obwodnicy i wszystko, bo i tak w ogóle dobrze, że trochę kojarzyłem, jak w Kościerzynie przejechać i nie jechałem, jak mi nawigacja kazała. Bo a gdzie ci kazała jechać? Mi kazała jechać tam, gdzie były te remonty i wszystko, nie? I aha. Gdzieś objazdami by mnie kierowało i w ogóle, mówię, dobra, ale gdzieś wtedy do ronda muszę dojechać. I mówię, z tego ronda wtedy sobie pojadę dalej. No i o, do tego ronda dojechałem i później całe szczęście, że praktycznie tylko ze 3-4 tiry były po drodze. Tylko, że wiesz, tymi lasami to ciężko w ogóle kogokolwiek minąć.
Aha, ja tutaj przyjechałem to zebrać tej krzyczy. No kurwa, mówię, że to. Jo, zapomniałem. Dobra, sobie to zbiorę na ciebie, żeby było. Dawaj tu. O, już jadę. Następny przejazd, nie? Odwrócimy się, to po tej twojej prawej od razu jedziemy. Dobra. I powiem wam, że tak szczerze, no mówię, samochodem bajka. Praktycznie w dwie osoby to jeszcze wychodzi taniej niż autobusem, no i się jedzie kiedy chce i się jedzie praktycznie... W dwie osoby to ogólnie wychodzi tak samo jak autobus, tak, jeżeli chodzi o pieniądze, ale no lepiej się jedzie autem, nie? No lepiej, lepiej, no bo jedziesz o której chcesz, a tym bardziej, że mówię, no samochodem obrócisz niecałe, no 3 godzinki, że tak powiem, że jakbym nie musiał zasuwać czy coś, no to 3 godzinki takim spokojnym, bez jakichś większych korków i w ogóle bez postojów, to 3 godzinki sobie spokojnie tak zrobić, czyli 6 godzin razem, a 5.40 się jedzie autobusem, no to często ma spóźnienie, to 15-20 minut, wychodzi równo 6 godzin, czyli praktycznie w tym samym dwa czasie, razy no dwa razy więcej, a obróci się i nie powiem, no naprawdę było spoko, szkoda, że autostrady teraz nie były otwarte, tak jak to zawsze było, ale choć teraz nie ma pogody i dużo ludzi naprawdę nie jechało nad morze, bo tak wam powiem, na autostradach pięciutko, na bramkach to nie wiem, czy czekałem ze 2 minuty nawet na każdej bramce, także naprawdę z tym było spoko, praktycznie 140, no 140 miałem ustawiony tempomat i cały czas ci stałem, a średnia prędkość mi tam chyba stówę wyszła, bo po tych lasach i przez miasto, no to wiadomo, za szybko się nie jechało. Myślę, że teraz jeszcze mordo weźmiesz, pojedziesz, gdzieś to sypiesz i ja sobie jeszcze jedną przyczepę z tobą pozbieram i będziemy sobie kończyć ten odcinek, bo ja dzisiaj muszę go dla was wrzucić i jeszcze muszę wyrenderować vloga i tego, którego też pewnie muszę wrzucić jeszcze dzisiaj. Także jest 10:50, będziecie mieli pewnie dopiero odcinek. Poczekaj, weź pierwszy teraz zakręcę tu. Ja. O Jezu, musimy poczekać aż sypie. Na kabinę. Kurwa, to dopomina. Ja, musimy przystawać. Czekaj, ciek. Dobra, dobra, dobra. Będzie się złamać. Nie, on się złamie. Czekaj, czekaj. Dobra, jadź, czym więcej. O tym ci wyjechał na twój tor, sorry Andrzej. Dobra, dobra. Jazda, ogień na tłoczy, 20 na godzinę. O Boże, ten Zeturowi to... Myślałem, że wałek odpadnie. To co, potem jeszcze jedną przyczepę wtedy? No chyba jo. Dobra. Będzie, czy nie? To. Starczy nam? No. Żeby przyczepę jeszcze zapadł? Nie, ładnie. Ile na tą przyczepę w ogóle tam wchodzi? Ile na nią wchodzi? 16? No kurde, to sporo. No patrzcie, ona się buguje jak patrzę z ciągnika, ta tekstura, ale dobra, ja nie patrzę już. A ja patrzę z ciągnika i się nie buguje. Jest dobrze, jest progres. To ten ostatni kurs sobie pojedziesz wtedy może z tym. Tak, ostatni będę jeździł z Ursusem, nie? Powiem wam, że naprawdę pogoda zajebista się szykuje. Dzisiaj miałem na nagrywanie jechać, no ale niestety obrączka pożyczyłem obrączkowi tą. Szybko złączkę. No gdzie ty miałeś dzisiaj? No na ten rzepak. A to nie jutro? Nie, dzisiaj. No i się okazało, że jeszcze opaskę od GoPro wstawiłem w rączka, także przypał, bo nawet vloga nie nagram. A u właśnie... U Mateusza... Ale ta złączka powinna ci przyjść dzisiaj albo jutro. No to z tym to dobre, no ale bardziej mi zależy na dina vlogu, ci powiem. Bo i tak filmów mi się nie chce, bo później ja mam nagrane i tak nie mam kiedy tego skleić. No dobra, gołębia wyślę dzisiaj. Dobra. I jedynie coś jak możesz to GoPro. No chyba, że przyjeżdżasz jutro czy coś. Nie no, jutro nie. Nie? No nie, no wprawdzie jo, teraz to nie ten. Dobra, coś ogarniemy. Wyślę ci ją, wyślę ci ją polecanymi, kurs. Wyślisz i... Gdzie mam, czy mam jechać teraz? Właśnie wiesz, co się zastanawiam. Wstań, ja nawrócę. Kurwa mać. Chciałem stanąć, żebyśmy to sypali. O Boże! Jezus mój. A co ty jedziesz? No tu, nie. Dobra. Ten. Ja ci się. Dobra. Ja będę miał stówę zaraz. No to kawałek tylko dojedziemy. I tak to się mówię, teraz upały. Drugi dzień, no dzisiaj to jest skwar. Godzina 8 rano, a było 24 stopnie. Jak jechałem samochodem. To naprawdę powiem wam, że będzie dzisiaj żar niezwykłym. Zobaczcie od razu te zboża, to w mieszance tylko jęczmień nie ma. Jeszcze jest taki miękki, ale myślę, że jeżeli dzisiaj mamy środę, tak? Środę. A do poniedziałku nagrałem takie upały, to w niedzielę może by się coś
zobaczyło? Jeżeli w niedzielę by była zajebista pogoda i na poniedziałek by nadal zajebistą, to... A to mówisz o zimowym, tak? To prawdopodobnie byśmy wjechali w poniedziałek. Dobra, ty mówisz o zimowym? Tak. A wiosenne jest ładniejsze, no bo ja ten... Zimowego raczej nie będę nic nagrywał. No bo przypał, bo nic praktycznie nie widać, bo jest namiotła. Ja tylko praktycznie wątpię, że u siebie filmik ze nim nagram. Prawdopodobnie, jeżeli tak, to może kilka ujęć tylko. A jak nie, to zrobię taki z prac pożniwnych i wszystko jeszcze. A jeśli nie, to właśnie mapę wam sobie pójdę pokażę w tym czasie, jak Wączek tam sobie będzie sypał. A jeśli nie, to tylko będzie vlog właśnie jakiś taki długi, bardzo długi vlog z samych żniw, bo tam została mi ta wiosenna. Ta wiosenna przyniosła naprawdę jest ładna. Bez miotu, bez niczego. Także tam by był długi jakiś na pewno vlog, myślę, że nawet z całych tych 2 hektarów to spokojnie z godzinny jakiś odcinek by. Myślę, żeby był spoko. Dobra, przebiegnę się może właśnie na tamtą część mapy, bo tutaj najwięcej mordy było robione. Ogólnie jeszcze wszystko nie jest dokończone, tak jak powinno być, ale jak widzicie od samego początku tutaj sprzedałem swoje pole, bo tutaj głównie pod Bizona do Leksjona było robione. Sprzedałem swoje pole, no i tam ogólnie zawsze tu pusto było, sam ten mój budynek był. To tak, powstał cmentarz wraz z kościołkiem, muszę jeszcze dźwięki pododawać, ale myślę, że nawet spoczko mi to wyszło. Dosyć fajnie, tutaj przystanek został przesunięty i tutaj jakie dźwięki? Weź w graj piosenkę, przystanek. Anielski orszak, niech są duże. Dobra, i ogólnie tak, tutaj będą się domy budować praktycznie cały czas jakieś nowe. Co mówisz, Krzysiek? Krzyku znowu najebany od rana. Co mówił? On coś gada? Darsie, kurwa, jego ma... coś było. Serio? No. Ej, weź, czekaj. Ja odbiegnę i przybiegnę do niego jeszcze raz. Boże, on poszedł najebany do tej chałupy, nie idę tam. Ogólnie tak, no tak, sklep powstał, to ma... Kurwa, następny dom, który będzie budowany w odcinkach. I tam tutaj jeszcze teren na sprzedanie, a tutaj mianowicie się tutaj fajnie zmieniło, bo wymieniłem sobie domek. Będzie to fajnie wyglądało. Powiedz mi, jak tam zsypowanie ci idzie? Już wysypałem. Dobra, to ja już biegnę sobie do Wrączka. No czym prędzej. I resztę mapy będzie prezentowane już w kolejnych... O, gdzieś ktoś palnik daje, słyszę. Nie, nie. A tutaj nie. Jest, Ursus jadzie. Kogo ty przepalony nie działa? Dobra, Krzychu, daj się przykarnę, chociaż mu czwórkę wbiję, będę jebał po bruzdach. Te opony z przodu rozwalają system. O, nie chciał załapać. Dobra, jedź. Poszedł. Fajnie chodzi. Naprawdę powiem wam... Tylko najgorsze jest to, że nie ma dźwięku obrotu silnika. Tak, nie ma, bo jak tak to puścisz go, to jest ciche i w ogóle nic nie słychać. Ale powiem wam naprawdę, nie ma za dużego wyboru, jeśli chodzi o dźwięki. Bardzo katwana nam się zaczęły podobać z tory i w ogóle wszystko było 60, jako też jest zajebista i praktycznie tylko, jeśli chodzi o niego, to tylko jakieś konkretne maszyny, a tak to naprawdę za dużo fajnych dźwięków nie ma. A ten Ursus jest jego? Nie, ten akurat nie. Ten po prostu jakiś znalazłem, bo mówię, chciałem coś starszego, żeby wiesz, taki pasował troszkę pod zatura, nie? W ogóle powiedzmy, widać się sypanie z tego. O kurna. Ej, my się tekstura nie buguje, ja nie wiem. Nie, a w ciągniku jak spojrzeć do tyłu? Też nie. Nic? Nie. To dziwne. Może mi się. Ale ty nie masz tego folderu usuniętego, nie? Nie wiem. U mnie ten folder się mimo to wytworzył, ale. Nie wiem, ważne, że chodzi, tak? Jo. Ważne, że wszystko działa, mamy jakiś odcinek testowania, myślę, że testy jak najbardziej na duży plusik, jeszcze jak wyjdzie pełna wersja. No. Czekaj, wysypmy to, co? Ja, wysypmy to. O ja pierdolę. Wypadek. O co zahaczyłem? Ja nie wiem, naprawdę, chyba przez to, że ona jest taka wysoka tu. Boże, jaki cię drze ten zetur. Kurwa, zakopię cię zaraz. O Jezus Maria, poczekaj, Krzychu, kurwa, bo ja żem kamerę oddalał. Masakra, żem... O mój Jezus, ty! O mój Jezus! Burta! Burta! Jebnie! O pierdolony, dawaj! Przepraszam na nasze krzyki. O mój Jezu! Ty, dobry tytuł będzie, nie? Twój będzie zacięty pedał, mnie o mój Jezu. Nie, o mój Jezu, tylko o mój Jezu! Nie, ta przyczepa jest bardzo ładna. To się różni. Pa, jak powoli jadą, że to nie daje rady. Mi się ta przyczepa by przy takim żądirku podobała. No, ona ogólnie fajnie na każdą serię będzie pasować tu. Myślę, że na po sąsiedzku będzie kozak. No. Tu będzie fajna przyczepa, a tamte myślę, a nie, tamte... co. Ja myślę, że od zera do farmera, bo spoko. O Jezu, weź niebu. O mój Jezu.
Zajebiste by były na odzerach. Ale no. Na inny w ogóle styl, nie? Tam mamy te wszystko nutka praktycznie maszyny, które... Może, tak... To, może tak, będziemy ziemniaki zbierać na odzera. Ty, jak wyszła pełna wersja, ten sprzęt wiesz jak mało kosztuje. A poczekaj, nie wiem czy przecież na ModHubie, ej, na ModHubie przecież jest ta kopaczka Wołena, ona naprawdę wygląda jak oryginalna maszyna, bo jak sami widzieliście przecież po teksturach i po wszystkim, naprawdę ona świetnie wygląda. Ej, także powiem ci mordo, że to by nie było głupie no. Kiedyś na odzera, ale to tak jest już kiedy, ale wiesz co, jedynie ziemniaki wiesz dla kogo? A dla świń samych. Dla kogo? Dla sąsiada. Wsadzeniaków trochę na obiad. A tak to myślę, że było spoko zrobić sobie takie... Ile masz procent? Wiesz co? 40. Opiedziemy dobra. Jeszcze w jedną stronę. Czekaj, gdzieś... stój! Pod przyczepem wszystko poszło i no. Stój! Czemu? No bo ja chcę tu wjechać. Gdzie chcesz? Możesz tu mówić, Krzysiek, co robisz? No wjeżdżą. Jak ja mam tu jechać? Bo czekaj, ja mam przecież zbiornik. O Jezus, chowej kurwa, urwie po krzokach przeciągnął, nie patrzyłem. Stój dobra, Andrzej, bo przez zbiornik pęknie. Tu nie ma zbiornika, nie wiem, gdzie to leci. Dobra, jadź. Czym prędzej. O kurwa, odbiłem lewo przypadkowo. No ty, nawet więcej pozbieraliśmy na niej na tym pierwszym odcinku. No przecież tam musieliśmy co chwilę stawać. No i przyczepa większa, nie jeździć tyle kipować. No. Także no mówię, to że była jaka była fajniejsza hala, to już w ogóle było spoczko, byśmy do tej hali sobie sypali. Ale wiesz co? Ja myślę, że jeżeli byśmy takie coś robili na od zera, czy nawet jeżeli będę sobie robił to coś, jeśli chodzi o ziemniaki, na jakiejś innej serii, tylko troszeczkę w większym stylu, to jest taka maszyna, gdzie podjeżdżasz, sypiesz ziemniaki, a ona ci to pakuje w klatki. Takie paleciaki. Kosze kurwa. Kosze takie no. No nie wiem, zależy to jak kosze to nazywa, nie? I... Klatkę to mogę z marlenkę zamknąć. Klatkę to ty jeszcze chyba masz na tym, na stoliku. Także powiem ci, że to też by była fajna sprawa, nie? Przyczepą podjechać, sensu. Wysypać. O Boże, ty, co ci się stanęło? Drążek kierownicy się rozjebał. Ściągnął za bardzo na lewo. A jak ja byłem wczoraj w szoku, jak mi nawigacja przestała działać, nie? Jadę stary, później ty w ogóle gdzieś przez inną drogę, a później wiesz kiedy jechałem? I wiesz kiedy i jak pojechałem? A tak jak jechaliśmy z tobą. Ty, jadę, patrzę, ty, ten wiadukt, jadę dalej. Normalnie te zakręty, później przez ten las, ja mówię, później ta karczma taka po tej lewej stronie, co ten stab był taki, co mówię, że tam znasz. I ja mówię, kurde, to tędy co broczy, ja mówię, chuj, to się nie zgubiłem, bez nawigacji jechałem już później trochę. To na telefonie włączyliśmy i kazała nam tędy jechać. Spoko. O mój Jezu! Przebacz nam darczyk, tak. Ale żeś pocisnął tam. Andrzej. Dobra mordeczki, będziemy sobie za chwilkę powoli kończyć, bo ja nie wiem czy ja wrzucę ten odcinek. O! Dobrze, teraz ładnie wychałem, bo wiesz co, jak za bardzo środka jesteś. Myślę, że jeszcze fałę zrobi i będą, nie wiem czy są, weź myszką spróbuj porobić, czy jest regulowany ten podbierak górny. Boże Krzyku, co ci się dzieje? Jaki regulowany podbierak, jak to jest taka stara maszyna? Nie no, gdzie? No przecież nie widzisz, jest ten. Jest... Boże, nie hydrauliczny. Siłownik. Siłownik jest. Boże, ano co jest. Tak skręcasz dziwnie? Cicho! To jest coś... Żarcie ci naleciało w ten, czy co? Nie. Nie wiem, jak trzymam na palce na wsadzie, to czasami przypadku przy klipy. No taki duży. Gruby no, tak czułe przyciski mam. Dobra, mordeczki, my będziemy sobie powoli kończyć, mam nadzieję, że wam taka akcja się spodoba. Głównie robiliśmy ten styl po to, żebym wiedział, czy na swoich mapach później, na przykład jak któryś ma jakieś zwierzęta czy coś i będzie miał siano kosy, to drugi mógłby się zająć ziemniakami, bo wtedy ma zobaczyć, ile jest pracy. Także myślę, że na spokojnie można tak w naszych mapach zrobić, czy na serii, która będzie z Bullshot 2, czy też na serii, gdzie właśnie będziemy sobie grali test z Adasiem. Także myślę, że jak najbardziej ziemniaczki będą. Testy na plus. Czekamy sobie na pełną wersję. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Mordo 100%. I na razie trzymajcie się mordy. Cześć! Cześć!